Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i witam was w trzecim odcinku z serii Server Atoll SMP. Zaczniemy od dekoracji kościoła i tuż obok wybudujemy cmentarz, a także polecimy na spawn. Trochę wam tam pokażę, jak inni zaczęli budować swoje sklepiki i także ja tam wybuduję dwa swoje sklepiki, które mam już zaprojektowane i są genialne. Poza odcinkiem zacząłem tutaj drążyć te schody oraz tunel. Tutaj jeszcze będzie szła ściana, po prostu wykopałem o jedną warstwę więcej i także przygotowałem sobie schody tam na przyszłe inne projekty, bo będę też chciał, żeby tam było przejście i generalnie tą całą jaskinię tak naprawdę pomniejszyłem i mam w głowie pomysł, jak to udekorować, tylko na razie jest to w takiej surowej formie, a po tej części po prostu będą wieśniaki, z którymi będę handlować i ten portal także z czasem gdzieś przeniesiemy na powierzchnię, a tutaj mam kolekcję żabek, gdzie oczywiście je rozmnażam, ponieważ jest mi potrzebna do pewnego jeszcze innego projektu farma Froglite, więc właśnie te żabki będą nam także tam potrzebne. I generalnie jeszcze wam powiem, że odkąd wybudowałem kościół, to non-stop jestem odwiedzany i naprawdę to jest sporo rzeczy się dzieje u mnie. Pierwsza rzecz do dekoracji, na pewno są to obrazy, które przychodzą mi na myśl. Nie wiem, czy tyle zużyję tych obrazów, ale lepiej mieć więcej. Problemy z kwiatkami oraz także potrzebuję sporo gliny, żeby zrobić i te małe wazony oraz te duże wazony. Mam na myśli doniczki i niestety mam ich tylko tyle. Na pewno muszę wziąć te nowe półki na książki, ponieważ to będzie ładnie wyglądało, jak gdzieś tam w kościele umieszczę. Na pewno zrobimy organy, znalazłem bardzo fajny filmik, jak w ogóle je wybudować, oraz także do tych dzbanków archeologicznych do ozdoby przydałyby się te odłamki. Taki miecz, serce, no nie bardzo to pasuje mi do kościoła, no może coś tutaj wybiorę i umieszczę na tych dzbankach, no ale nie będę przesadzał z tymi wzorami. Dobra, zróbmy na razie 18, resztę gliny co dokopię, to zrobię małe doniczki i ewentualnie zostanie jeszcze mi glina na inny raz, lub ewentualnie jeżeli mi zbraknie do kościoła, do tych jeszcze ozdób, bo możliwe, że bardzo sporo będę tego tam umieszczał. Ruszam po glinę i przy okazji będę zbierać kwiatki, które oczywiście spotkam na mojej drodze. Ogarnąłem bardzo sporo gliny, także starczyło mi na małe doniczki, jeszcze te większe porobiłem i jeszcze mi zostało sporo cegieł na inny raz, także sporo jeszcze kwiatków nafarmiłem. I teraz jeszcze farmię tutaj kwiaty azalii, bo one także do dekoracji mi się przydadzą. Dostałem plakat z zaproszeniem na festyn od Kasai, na wielkie otwarcie jej food trucka, a także po prostu będzie tam festyn z jedzeniem, z piciem i oczywiście tam będzie wiele atrakcji jak DJ-ka, parket, występy na żywo i po prostu tam wiele takich przyjaznych rywalizacji, czy nawet skok z bungee, bez bungee tak zwany, więc wszystko zobaczycie u mnie już w kolejnym odcinku. I jeszcze wybierzemy się na spawn, bo tam muszę zrobić małe zakupy w niektórych sklepikach oraz dawno tam nie było nas na odcinku i zobaczycie, jak to się pozmieniało, bo generalnie w każdym miesiącu na atolu mamy jakiś motyw przewodni i właśnie czerwiec to jest taki miesiąc sąsiedzki, gdzie każdy tam współpracując z kimś coś budował na spawnie. I także ja będę tutaj budować, ale zaraz pokażę, bo najpierw przydałoby się przespać, żeby pozbyć się tej brzydkiej pogody. I mamy nowy dzionek, nawet tam tęcza wyszła, która już prawie zanika. I generalnie tutaj mamy DJ-kę z parkietem, głównie to budował Vickers i także tutaj nitka to ozdabiała. I tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o cały festyn, wszystko jest tutaj pięknie przygotowane. Tutaj Kasaja ma swój sklepik, także musimy zahaczyć o ten sklepik, tylko zapomniałem, kto go wybudował. Ale mamy tutaj do kupienia oczywiście totemy, które będą mi potrzebne. Mamy tutaj bardzo fajną promocję z tego, co widzę. Jedno siodło, dwa diaksy, ale za trzy zapłacimy 5 diaksów. I totemy to najbardziej mnie interesuje i to właśnie kupimy. Jeden totem, 3 diaksy, ale za 3 totemy od razu zapłacimy 8 diaksów, co w normalnej cenie wyszłoby 9 diaksów, więc zaoszczędzimy jeden. I mamy tutaj księgę, żeby się wpisać, jeżeli coś kupimy. Nie ma tutaj Ender Chesta, dlatego ja zawsze noszę przy sobie takie rzeczy. Tutaj sobie odłożyłem stack diamentów właśnie na dzisiejsze zakupy. Albo tak myślę, że przy okazji to mogę w sumie kupić aż 6 totemów, to już będzie tutaj łącznie 8 i 8, 16 diamentów. Tutaj wiem, że jest sklep Parniuka i jest otwarty. Zamknięte, zakaz. To oznacza, że musimy tutaj wejść. TNT będzie sprzedawał, End Krystale i Łzy Gasta. Obok mamy kolejny sklepik i także nie jest podpisany. Właśnie tego mi zawsze brakuje, że przed wejściem mogłaby być tabliczka napisana, na przykład sklep Parniuka, sklep Gerata i tak dalej. Lód, jeden diament, 64 sztuki oraz śnieg, czyli ten sklep jest już aktywny, ale tutaj wiem, że Mechu wybudował swój sklepik, ponieważ tutaj zwiedzałem go z tego względu, że ma tutaj żabki między innymi.
poza drewnem, które tutaj także sprzedaje. I teraz tutaj mamy sklepik nitki i jak widzicie są to świeczki i po prostu to jest przegenialny design, a same świeczki mi się tutaj oczywiście przydadzą do ozdoby świeczników, które będą w kościele. Lecimy od klasycznego koloru, czyli 64 sztuki, to są dwa diaksy, więc kupuję tak i do tego jeszcze bym kupił te klasyczne, ale ich chyba bym kupił 3 staki z tego względu, że je mogę sobie sam w craftingu jeszcze pokolorować na inne kolorki, które będę potrzebował. A tutaj mamy rzadkie bardziej kolorki, czyli 16 sztuk, 2 diaksy. Chyba nie mam tej limonki, więc kupiłbym 16 tych sztuk. Chyba nie miałbym tego koloru i tych może bym kupił... Dobra, nie. 16 sztuk chyba mi starczy. Tak sobie jeszcze liczę, że jednak jeszcze dokupię więcej tych świeczek i akurat jeszcze mamy tutaj, więc także kupuję. Każdy tutaj się pcha bardziej w tą stronę, żeby cokolwiek budować. Nawet tutaj są już zaklepane miejsca. I z racji, że każdy się buduje w tamtą stronę, to ja postanowiłem wybudować tutaj coś ode mnie w drugą stronę, żeby także ten teren był bardziej bogatszy w różne rzeczy, bo na razie mamy sam las i jakieś takie łąki, górki. Tutaj zaznaczyłem cały teren, bo tutaj powstanie projekt taki ogólny, związany z miesiącem sąsiedzkim i to już wybuduję w kolejnym odcinku. I tuż obok musimy sobie zrobić miejsce, jakieś zejście na dół, gdzie ja wybuduję swoje dwa sklepiki, ale oczywiście najpierw musimy wrócić i skończyć wystrajanie kościół oraz cmentarz. Przeliczyłem i jeszcze mi zbraknie tych świeczek, więc tutaj nitka naprawdę się wzbogaci ode mnie, jeżeli chodzi o diamenty, ale nie na długo, bo z tego co słyszałem, to nitka jest bardzo łasa na moją farmę froglightów i pewnie także będzie je kupować w dużych ilościach, więc pewnie diamenciki i tak do mnie z czasem wrócą. I znowu pada deszcz. Ja wam normalnie przysięgam, że na tym serwerze co chwilę pada deszcz. Nie wiem, czy jakaś klątwa tu jest rzucona, czy po prostu coś jest zrobione z serwerem, ale to jest normalnie przesada. Takie rzeczy zgromadziłem do ozdób, do dekoracji, no i czas po prostu ruszać z tym wszystkim i nie przedłużając, to po prostu zobaczycie dosłownie szybkie mignięcie, jakby strzelanie palcami i wszystko po prostu będzie gotowe. I mamy to. Cały kościół zyskał dekoracje i tutaj dosłownie wszędzie, gdzie się dało, umieściłem pełno różnych ozdób i teraz zobaczcie, jak ten kościół przepięknie wygląda, gdy mamy skończony efekt. Tu umieściłem przepiękne organy. Pomysł, czy po prostu sam filmik, z którego brałem te organy, zostawię wam w opisie. Z drugiej strony mamy tutaj różne takie przydasie i także tutaj z przodu ładnie ozdobiłem i tutaj do tej beczki będzie można po prostu zbierać rzeczy, czyli po prostu to jest taki odpowiednik zbierania jakichś datków na tace. Przy filarach z jednej i z drugiej strony umieściłem kwiatki, które zwisają sobie właśnie na takich łańcuchach. Przy oknach mamy takie małe stoliki, gdzie przeważnie mamy tutaj jakieś kwiatki oraz świeczki na świecznikach. Wszystkie te małe pomieszczenia w jakikolwiek sposób tutaj zagospodarowałem, tak żeby tutaj wszystko ładnie wyglądało. Na ścianach nie brakuje obrazów, ale z pewnością je wymienię na te nowe obrazy, gdy serwer przejdzie na wersję 1.21. Te pomieszczenie bardziej przypomina taką jakby bibliotekę. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, takie po prostu przechodnie. Na piętrze także mamy tutaj kilka ozdobników, a na samej górze znajduje się dzwonnica z naszym tutaj kocim dzwonnikiem, który oczywiście trzyma tutaj linkę, gdzie oczywiście będzie tutaj bujał tym dzwonem. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to dokładnie są te obrazy, bo chodzi mi o to, że jak się oddalę, one znikają. Kościół zamykam i teraz możemy zrobić tutaj małą dróżkę właśnie w tą stronę, żeby właśnie doprowadziła ona nas tutaj na cmentarz, ale z tego już zobaczycie timelapse, więc zaczynamy. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up.
Kościół skończony, zrobiłem tutaj dróżkę oraz dwa customowe drzewka i cały kościół z góry prezentuje się tak. Jednak jeszcze zmieniałem tutaj te groby oraz te krzyże, bo bardzo dużo tutaj robiłem różnych kombinacji, żeby jak najlepiej mi pasowało pod moje wymagania, jak cały grób ma wyglądać. I generalnie tutaj mamy aż 5 grobów przygotowanych. Jeden jest tutaj dla pejcaka, który oczywiście w tym sezonie nie mógł wziąć udziału, a także mamy te 4 inne groby. Po prostu to są osoby, które odeszły od nas z atola, bo tak naprawdę bardzo mało grali, albo co niektórzy prawie wcale. No trudno, ale generalnie jeszcze zrobiłem coś takiego, że Kasaya zainspirowała mnie swoim ogłoszeniem o food trucku, żeby przed kościołem zrobić właśnie taką tablicę z ogłoszeniami parafialnymi. I mamy tutaj, że jest otwarcie food trucka Kasai, także tutaj mamy 30 czerwiec, 5 pogrzebów, a także mamy tutaj nowe sklepiki na spawnie, golem z tafu oraz z miedzi, czyli oczywiście te dwa moje sklepiki, które będziemy właśnie teraz budować. W międzyczasie wykopałem miedź oraz taf. Tutaj mam resztę miedzi, bo tak naprawdę bardzo sporo miedzi już wziąłem do przygotowania tutaj bloczków pod budowę. I tutaj jeszcze mamy taf, który także mi został w dużych ilościach. Generalnie miedź oraz taf nie planowałem tego sprzedawać w sklepikach, no ale z racji, że te dwa projekty sklepików będą do tego nawiązywać, to muszę chociaż jeden taki regał z takimi rzeczami do kupienia zrobić, bo tam także będę inne rzeczy sprzedawać. Tutaj mamy wszystko pod miedzianego golema, a tutaj mamy wszystko pod tafowe golema, więc biorę te skrzynki i lecimy na spawn budować, ale wy już zobaczycie timelapse z całej budowy. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I to tyle z naszego widoku, chwilę mnie nie było i już tutaj coś powstało, akurat jak zrobiłem piękne ujęcie, żeby właśnie z tamtego miejsca zobaczyć tego miedzianego golema. Pomalutku wszystko się utlenia, bo oczywiście w takim stylu on ma być zrobiony, żeby z czasem tutaj jak każdy będzie chodził, to ten golem po prostu będzie coraz bardziej nabierał zielonkawych barw. A jeżeli chodzi o golema stafu, to ci co nie wiedzą, to on miał mieć taką spódnicę, którą będzie zawsze podnosił i na tej spódnicy będzie oczywiście trzymał nasze itemki i tak ten mob miał działać, tylko niestety kiedyś nie wygrał głosowania na mob vote, to byłby taki ruchomy jakby posąg, który oczywiście nosiłby nasze itemki, więc w takim stylu oczywiście ten sklepik wybudowałem i myślę, że ten także tutaj ładnie przypasował. Tutaj podpisałem i przygotowałem, co będę sprzedawał i tutaj oczywiście mamy już taf w tafowym golemie, a tam jeżeli uda mi się przybliżyć może kawałek, mamy do kupienia sztabki miedzi oraz także tam jest trochę ciętej miedzi. Koniecznie zostawcie opinię w komentarzach, co o tym myślicie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia.